Miro Invest, witam na tym cyklicznym już przeglądzie rynków finansowych. Materiał ten nagrywam w sobotę, 18:53. Zapraszam. W dzisiejszym filmie oczywiście o sytuacji na rynkach akcji, na miedzi i złocie, na bitcoinie oraz na parze dolar-jen. Zaczynamy klasycznie od rynku akcji i klasyczny układ wykresów, a więc Eurostoxx 50 poniżej indeks zmienności do tegoż indeksu i co tutaj się ostatnio nawyczyniało. Widzimy, że po pokonaniu tutaj tego lokalnego szczytu indeks nam zawrócił i w tej chwili przeżywa korektę. Korekta nie jest jakoś nadmiernie dotkliwa. Właściwie gdyby tak spojrzeć po nachyleniu tej mini zwały, to jest mniejsze niż tutaj. Właściwie jest to podobna korekta, jaka miała miejsce tutaj, a więc na przełomie roku. Oczywiście póki co wszystko się może zmienić. Wyniki NVIDII, cóż, były dobre, o tym było w poprzednim filmie i praktycznie dzięki tym wynikom myślę, że nie doszło tutaj do większej zwały, ponieważ praktycznie Nasdaq był ciągnięty tylko przez NVIDIA, inne spółki jak Google, no niestety nie radziły sobie najlepiej, choć ostatnio Apple znowu już radzi sobie lepiej. Natomiast jak widzimy tutaj mamy indeks Eurostoxx 50. Tutaj mieliśmy spadek poniżej tutaj ten poziom wsparcia dla tej korekty, jaki przewidywałem tydzień temu. Zeszliśmy intradayowo w czwartek jeszcze niżej, natomiast w czwartek było już odbicie i w piątek kontynuacja tegoż odbicia. I znowuż jesteśmy na tym poziomie właśnie tutaj. Ponad 5000 punktów. A więc ostatnie trzy sesje na tym indeksie to takie lawirowanie wokół tegoż właśnie poziomu 5000 punktów. I póki co korekta przebiega łagodnie i jest szansa na kontynuację hossy. Spójrzmy na indeks zmienności. Ładnie nam tutaj zszedł na dół i mimo tej tutaj drobnej korekty utrzymuje się na stosunkowo niskich poziomach. Oczywiście z jednej strony to dobrze, z drugiej oczywiście można podejrzewać, że no, tak niskie poziomy mogą prowokować tutaj do zwyżki tegoż indeksu, co może się oczywiście łączyć z pogłębieniem spadku na indeksie akcji. Natomiast zauważmy, że tutaj takie lokalne zwyżki niczego złego nie zwiastowały. Trend był kontynuowany. Dopiero wybicie ponad tutaj ten poziom, powiedzmy 15,8 sprawił jakieś kłopoty i wbicie się ponad poziom 17,2 tutaj oznaczałby większe kłopoty. Z tym poziomem mieliśmy tutaj zejście indeksu poniżej 4800. Poniżej 4900 do 4800, powiedzmy 20. I właściwie także ten poziom 4820 punktów uznałbym za kluczowy. Zejście poniżej ten poziom, powiem szczerze, zmieniłby moje nastawienie do dalszych losów koniunktury na rynkach akcji i skłoniłby mnie osobiście do rozważenia zamknięcia przynajmniej części długich pozycji. Oczywiście to, co ja tutaj mówię, to tylko moje zdanie. Nie jest to żadna porada inwestycyjna, natomiast publikuję to, ponieważ uważam, że
takiego podejścia systematycznego, kompleksowego nie ma po prostu na innych kanałach. Jest tam owszem może i mnóstwo innych wartościowych treści, natomiast ja tutaj pokazuję rozgrywanie sytuacji na pewnym szablonowym układzie wykresów. Używam jakiego głównego pomocniczego wykresu, tutaj jest nim właśnie indeks zmienności. O nim się często mówi w kontekście wskaźników strachu, natomiast są to produkty marketingowe. Mnie interesuje konkretna wartość tegoż indeksu, a tutaj właściwie nie indeksu, tylko kontraktu na indeks zmienności. Gdyż dodatkowo preferuję to, co jest notowane na rynku, a nie tylko co podlega jakimś wyliczeniom. Ok, a więc widzimy, że póki co korektę mamy stonowaną, mamy szansę na kontynuację hossy. Zobaczmy w takim razie S&P 500 na tle mojego wskaźnika uzupełniającego o warunki dla hossy, dla S&P 500. I co tutaj widzimy? W czwartek sytuacja była podejrzana, w piątek no także było już intradayowo gorąco, może nie gorąco, ale już tutaj się pod stópkami mogło palić niektórym byczkom. Natomiast wszystko skończyło się dobrze. Praktycznie pod koniec sesji mieliśmy wynurzenie z tych głębin i ta wzrostowa świeczka tak spekulacyjnie zapowiada raczej kontynuację zwyżek. Natomiast sam mój wskaźnik, zarówno średnio, jak i długoterminowo, a więc poprzez kolor osi, jak i układ tutaj tych dwóch średnich, wskazuje, że hossa powinna być kontynuowana. Nie ma tutaj ani średnioterminowego, ani długoterminowego wskazania do ograniczenia długich pozycji. Natomiast za podstawowe wskazanie i tak uznaję wskazanie systemu dla Eurostoxx 50, a to wskazanie jest fanfary tam tatatam, tam tatatam, tam tam werble, bach. Oczywiście open long. Zobaczmy sobie na linię equity. No i widać, że obecne ruchy korekcyjne nie są tutaj czymś nadzwyczajnym. One w czasie trendu występowały już wcześniej. Trendy te były kontynuowane. Natomiast tutaj ten przykład dobrze obrazuje to, kiedy najprawdopodobniej może pojawić się wskazanie sprzedaży na opuszczeniu takiego zbitka sesji, takiej wyspy odwrotu. Moim zdaniem taka zbitka, z taką zbitką mamy do czynienia także obecnie, a więc gdyby tutaj zeszło nam niżej, poniżej poziom 4820, to z dużą dozą prawdopodobieństwa wystąpiłby sygnał sprzedaży. Natomiast póki co nic podobnego się nie dzieje. Mamy korektę, natomiast mamy także szansę wyjścia z tej korekty. Co można wnioskować po przebiegu piątkowej sesji w Stanach. Oczywiście, gdyby tutaj nam
ta świeczka, gdyby nas zawiodła i od poniedziałku mielibyśmy dalsze spadki, to oczywiście mroczniejsze wizje byłyby w grze. Natomiast nie uprzedzajmy faktów. Na chwilę obecną zapowiada się całkiem nieźle. Zobaczmy w takim razie wskaźnik Total Put Call Ratio dla S&P 500. I co my tutaj widzimy? On tutaj dosyć dynamicznie spadł poniżej tego dołka, wreszcie spadł w trakcie przecież hossy, natomiast ostatnio lekko podskoczył. No, oczywiście można to wiązać właśnie z tą korektą, która odbywa się na S&P 500 i innych głównych indeksach światowych. Natomiast ta zwyżka póki co nie jest jakaś dramatyczna. I pamiętając także, że ten wskaźnik jest tak naprawdę 10-dniową średnią z tegoż wskaźnika, który jest obliczany na bazie dziennej. A więc póki co nie widzę tutaj większego zagrożenia płynącego ze wskaźnika Total Put Call Ratio dla kontynuacji hossy w Stanach. Jest tutaj mała doza niepewności, ależ z pewną dozą niepewności mamy do czynienia zawsze. Jeżeli ktoś szuka pewności, niech sobie kupi obligacje. Ok. A więc mam nadzieję, że tutaj sprawa jest jasna. Moje podejście do rynku akcji poprzez te moje oczywiście analizy to jest za połowę odpowiada wskazanie systemu dla Eurostoxx 50, a kolejną połowę, za kolejną połowę odpowiadają te dwa wskazania tego mojego wskaźnika dla S&P 500. Tam sytuacja jest open long, tutaj także jest open long, a więc moje wskazanie dla rynku akcji w tej chwili generalnie 100% w akcjach, aczkolwiek pewne korekty mogą się zdarzać, a i wskazania nie są oczywiście na 100% pewne, gdyż na 100% pewne na rynku akcji mamy jedynie to, że nic nie jest na 100% pewne. Przejdźmy może w takim razie do Bitcoina. Nad rynkiem akcji już nie ma co się pastwić. Bitcoin, cóż, widać, że po korekcie nam tutaj podskoczył. W tej chwili znowuż koryguje ten wzrostik. Nic ciekawego tu się nie dzieje. Jakaś forma konsolidacji. Natomiast ewidentnie trend mamy wzrostowy ciągle. A więc ta cykliczność wynikająca z halvingów jest ciągle w grze. Zobaczmy w takim razie na Bitcoina i Ethereum. Ethereum tutaj zachowało się lepiej, wgryzło się tutaj bardziej, tutaj ponad te takie lokalne szczyciki i utrzymuje pozycję. A oczywiście jest to związane z dopuszczeniem ewentualnych ETF-ów do notowań. Natomiast sam proces może jeszcze potrwać. Oczywiście to nie jest takie jeszcze do końca pewne. Natomiast liczy się nadzieja, liczą się bieżące pogłoski. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty, znamy to dokładnie.
Natomiast tak lokalnie, no ciągle Ethereum jakby zaczynało nam tutaj dominować Bitcoina. A więc ja tutaj mówiłem w poprzednich filmach, że generalnie dla mnie no królem jest Bitcoin. Natomiast Ethereum przeżywa tutaj, co widać na wykresie siły względnej, słabość, taką tendencję spadkową siły względnej Ethereum do Bitcoina, jaką tutaj widzimy. A więc raczej większość miałbym w Bitcoinie, a mniejszość Ethereum, powiedzmy 2/3 do 1/3. Natomiast kto wie, w tej chwili może już bym nawet zmienił zdanie. Dałbym im pół na pół. Moje wskazanie, o czym za chwilę powiem, dla Bitcoina byłoby wskazaniem zarówno dla Bitcoina i Ethereum pół na pół. Natomiast przyjrzyjmy się tej słabości względnej Ethereum do Bitcoina. I tutaj są pierwsze oznaki nadziei. Może nie dokładnie, ale widać, o co chodzi. Ja to tutaj może pogrubię. Widać, że po tym ostatnim wyskoku siła względna Ethereum do Bitcoina wgryza się w ten spadkowy trend, niczym guma z majtek w dupę, tak? I bardzo dobrze. Tak. To świadczy o tym, że Ethereum faktycznie tutaj zaczyna zdobywać pewne nowe obszary. Jest szansa, że ta słabość będzie odchodzić do lamusa. Przynajmniej jest szansa na jakieś boczne status quo, a później kto wie, i na kontynuację tej dominacji Ethereum na Bitcoina w kolejnej fazie hossy na rynku krypto. A więc Ethereum zdobyło tutaj w moich oczach zaczyna wyglądać całkiem nieźle. Natomiast co do samego Bitcoina, jakież tutaj jest moje obecnie nastawienie? Otóż jest bardzo proste, nawet nie będę tego pokazywał, bo nic się nie zmieniło względem ubiegłego tygodnia. Wskazanie jest z 5 systemów, 2 systemy wskazują open long, a więc moje wskazanie, moje nastawienie do rynku krypto, do Bitcoina, czy też do portfelika składającego się z połowy z Bitcoina i Ethereum, jest 2/5 long. Oczywiście 2/5 tej części portfela, którą mam przeznaczoną na krypto. Bardzo ładnie. Nie ma tutaj żadnych dramatycznych wydarzeń. Właściwie rynek krypto ostatnio nieco przysnął. Oczywiście tu się można emocjonować. Natomiast dla mnie jest to czysta technika. Nie ma w tym zupełnie nic, z czym można by się emocjonować. Nuda flaki z olejem. Zobaczmy może. O, może to pokażę. I jak wygląda portfelik składający się ze 100% z tych 5 strategii, gdyby je zastosować na Bitcoinie. On tutaj pamiętacie, tutaj mówiłem gdzieś o shorcie. Ten short był nieudany, później to przeszło na long. Teraz jest 2/5 long, był dokupiony long. I widać, że tutaj mamy takie jakieś ząbkowanie. Nic specjalnego, po prostu nuda. Natomiast
Same te systemiki, moim zdaniem, spełniają swoją funkcję, co mi pozwala zupełnie bez emocji zajmować pozycję tutaj na Bitcoinie, czy na Bitcoinie i Ethereum. I to tyle w temacie Bitcoina. Przejdźmy od razu do miedzi. No, miedź tutaj ładnie nam zanurkowała, coś pięknego. Tutaj po tym spadku wydawało się, no może się no, sytuacja uspokoi. Nie, spadki kontynuowane. Natomiast i tak oczywiście nie zmienia to faktu, że miedź znajduje się w trendzie wzrostowym. No tutaj mam taką najbliższą zbitkę, do której miedź ciąży. Mamy solidną korektę, natomiast trend ciągle pozostaje oczywiście wzrostowy. Oczywiście według moich technik, moich metod analizy. Widać tutaj open long. Tak to wyglądałoby naprawdę długoterminowo, tam od roku 99. Klasyka, nie ma nad czym rozmyślać. Jest git. Zobaczmy sobie analogiczne wskazanie dla złota. Open long. Tutaj także mam nawet jeszcze dłuższą historię. Nuda. Nie ma się czym emocjonować. Natomiast wskazanie oczywiście open long na ten moment. No i przejdźmy sobie. Jeszcze zobaczmy sobie KGHM. Tutaj miałem dwa systemy, których używam. Pierwszy system long profit, a więc był połowa pozycji było zamknięte stopem take profit. To był fart. Akurat praktycznie przy samym szczycie. Oczywiście tak się nie zawsze uda. Natomiast drugi system. Oczywiście kontynuuję pozycję długą. Mam tu open long. Natomiast tutaj stosuję trailing stopa. Najwyraźniej te spadki są jeszcze zbyt małe, żeby padł sygnał stop typu trail. Natomiast także tego nie wykluczam. Dalsza zwałka. Pewnie i taki sygnał wygeneruje. No i zobaczmy sobie. A więc widzimy, że rynek miedzi i złota, mimo korekty, pozostaje w trendzie wzrostowym. Bitcoin oczywiście generalnie w trendzie wzrostowym. Ethereum wgryza się, podgryza Bitcoina. Staje się partnerem równorzędnym. To już nie jest taki mały książę względem wielkiego króla. Jest tutaj bardziej układ równorzędny właśnie dzięki tym najprawdopodobniejszym ETF-om na Ethereum. Choć moim zdaniem, powiem szczerze, ETF-y na Ethereum mnie jakoś zbyt nie przekonują. Jednak królem wydaje mi się jest ciągle Bitcoin. To zainteresowanie ETF-ami no to będzie ciągle generalnie głównie zainteresowanie Bitcoinem, a nie Ethereum czy jakimś innym XRP. Choć życzę tym innym kryptowalutom jak najlepiej. Jeżeli będą sobie
poczynać jeszcze lepiej, jeszcze świetniej, to i nimi się tutaj jakoś zaopiekuję. Natomiast póki co wystarczy mi Bitcoin i Ethereum. Natomiast wróciłbym tutaj jeszcze do rynku akcji. Pominąłem siły względne. Siły względne do S&P 500, oczywiście Eurostoxx 50, no tak sobie, tutaj nie ma szału, ale zobaczmy sobie nasze tuzy WIG20, no bo tutaj niezbyt ładnie, natomiast trzyma się tu ciągle kupy, tak, trend mamy ciągle wzrostowy i ta siła względna także trzyma się kupy i nam widać, że WIG20 ciągle generalnie jest w jako takiej dobrej formie. MWIG40 bardzo ładnie, mimo także tego tutaj spadku, on tutaj wydaje się nieco mniejszy. Bardzo ładnie MWIG40. SWIG80 nieco słabiej. Natomiast lokalnie on także żyje swoim własnym życiem i widać, że tutaj ten trend ciągle jest utrzymywany. Natomiast zobaczmy sobie, to jest ważne moim zdaniem, Nasdaq 100. Nasdaq 100 do S&P 500. Zacznijmy tutaj od początku. Mieliśmy trend wzrostowy na tej sile względnej. Co jest oczywiste, ponieważ no, to Nasdaq spółki technologicznej i motyw sztucznej inteligencji ciągnął nam tą hossę. Później zaczął się zachowywać słabiej Nasdaq do S&P 500. No i mieliśmy korektę, tak? Benz. I tutaj nam się utworzył taki lokalny trendik spadkowy. Natomiast ostatnio wyszliśmy z tego trendiku spadkowego. Tutaj ta siła względna pokonała ten lokalny szczycik. Natomiast ostatnio znowu zawróciła. A więc sytuacja siły względnej Nasdaq 100 do S&P 500 uznałbym w tej chwili za trend boczny, to co tutaj widzimy. Natomiast dalsze zwyżki będą zwiastować kontynuację ciągnienia tej hossy przez spółki technologiczne i powrót motywu sztucznej inteligencji do gry, do większej gry. Ponieważ na chwilę obecną ta gwiazda nam nieco, gwiazda, mówię tutaj o rynku na Nasdaq, on tutaj nam nieco oklapł. Natomiast spójrzmy na piątkową sesję na Nasdaq. Ta świeczka wiele mówi. Mieliśmy całkiem poważniejsze załamanie tutaj do tego poziomu przegięcia, powiedzmy, natomiast pod sam koniec się praktycznie Nasdaq nam wybronił, a S&P 500 wręcz utworzył wzrostowy korpus. Także no ciągle widać, że tutaj Nasdaq ma ciężko wrócić do tej pierwotnej formy, która nam ciągnęła tą hossę. I to mi się lekko nie podoba. Ponieważ no może oznaczać, że będziemy tutaj mieli taki jakiś rachityczny wzrost, jakiś ruch boczny. Natomiast jeżeli nie ma tego głównego motora, no to jednak ta hossa sam może się nam tutaj jakoś pomału kończyć. W każdym bądź razie obecną sytuację bym uznał pod względem oczywiście siły względnej Nasdaqa do S&P 500, uznałbym tą sytuację za patową. Ale zobaczmy jeszcze inne rynki.
Eurostoxx 600. On tu wygląda praktycznie nieco ciągle, nieco lepiej niż Eurostoxx 50. To znowuż napawa ciągle lekkim optymizmem, że ta szerokość rynku jest nieco tego wzrostu tutaj, siły tego trendu jest nieco szersza. Szerokość rynku jest nieco szersza, tak. Ładnie to ująłem. Natomiast daje to pewne nadzieje. Zobaczmy jednak. Tutaj bym popatrzył na ten rynek brytyjski. On tu też popadł w korekty, natomiast on tutaj ładnie, ładnie zaczyna się wybijać znowuż. A więc no widziałbym tu jakieś sygnały faktycznej poprawy po tej korekcie. Zobaczmy dalej. Zobaczmy sobie na początek dałbym Japonię. Nawet Japonia nam tutaj się nieco wskrzesiła. Natomiast no jen ciągle jest słaby i tutaj ta Japonia no tak sobie kluczy. Natomiast tragedii nie ma. I zobaczmy sobie Hang Seng. I tutaj znowuż sytuacja jest lekko negatywna. Ponieważ no, sądziłem, że jednak ta zbitka notowań tutaj tą korektę powstrzyma, a nie poszło niżej. Oczywiście można sobie mówić, że okej, ten poziom nie wytrzymał, może kolejny poziom, o powiedzmy, może ten poziom wytrzyma i on wytrzymuje, ale co jeżeli zejdzie na niżej, to znowu można będzie mówić, że ten poziom może wytrzyma. No niestety nie. Tutaj ta słabość Hongkongu, rynku chińskiego jest ewidentna. I to mi lekko przeszkadza. Przeszkadza mi to w takim pozytywnym odebraniu piątkowej sesji w Stanach. No, chyba że w poniedziałek i Hang Seng tutaj nam jakoś podskoczy. A więc widzimy, że no, nie wszystkie wskazania są pozytywne. Pozytywne. Za lekko negatywne właśnie uznawałbym to, że Chiny ciągle kontynuują spadki. Nie, jeszcze nie potrafią się z tej korekty wydostać. No i powiedzmy indeks total put call ratio także tutaj nam lekko, ale zaczyna rosnąć. To takie małe pstryczki negatywne. Natomiast co do reszty, tutaj mamy banki europejskie bardzo ładnie. Co do reszty widzę tutaj szansę jednak na wykaraskanie się z tej korekty i kontynuację hossy. A i oczywiście tym pstryczkiem negatywnym jeszcze jest, może nie negatywnym, ale neutralnym, podczas gdy oczekiwałbym, że będzie sytuacja bardziej pozytywna, jest właśnie ta siła względna Nasdaqa do S&P 500, która nam tutaj znowuż lekko oklapła i przechodzi nam tutaj w taki trend wzrostowy. Oczywiście hossa może być nadal kontynuowana. Mogą tak samo silnie rosnąć zarówno Nasdaq, jak i S&P 500. I tutaj nawet możemy mieć taki ruch boczny na sile względnej. Natomiast jeżeli nie ma takiego przywódcy stada, no to hossie jest ciężej. Generalnie jednak moim zdaniem widać, że powodów do jakiejś paniki w ogóle nie ma. Póki co hossa jest kontynuowana,
Pamiętajmy o tych poziomach, o zagrożeniach. One zawsze występują. Natomiast rynek akcji póki co pozostaje całkiem silny. Na rynku miedzi i złota, mimo korekty, także trend pozostaje wzrostowy. Na Bitcoinie coś się tam wykluwa, ale generalnie trend także pozostaje wzrostowy. A co do pary dolar-jen, mimo wszystko także tutaj nie ma jeszcze jakiejś zwałki. Jeszcze, ponieważ to, co mi się tutaj nie podoba, a co sprzyja rynkowi akcji, to jest sytuacja na dolarze. Dolar tutaj lekko nam oklapł znowuż. To oczywiście dla rynku akcji generalnie jest korzystne. Natomiast obligacje nam tutaj lekko podskoczyły. Co w mikroskali oczywiście, biorąc pod uwagę te lustrzane ruchy między dolarem a obligacjami, no w tej chwili sprzyja to generalnie rynkowi akcji, natomiast parze dolar-jen już nie. Ponieważ no cóż, to oznacza spadek rynkowych rentowności w dolarze. A więc jest to zagrożeniem dla trendu wzrostowego na parze dolar, na parze dolar-jen. Natomiast tak generalnie zauważmy też, że mimo wszystko, tak w szerszym nieco układzie, jakież mamy tutaj wskazanie na rynku obligacji? Jaki mamy trend? Czy mamy trend wzrostowy? No nie. Może horyzontalny od jakiegoś czasu. Natomiast tak generalnie ten trend jest ciągle spadkowy. Nawet tutaj te lokalne szczyty układają się póki co niżej. Aczkolwiek należy się liczyć z tym, że jednak inflacja w Stanach będzie odpuszczać i obligacje nam tutaj wejdą w jakiś trend boczny, a później może wzrostowy, a dolar nam osłabi się i tym samym doprowadzi do zakończenia tego scary tradingu. Natomiast póki co carry trading mimo tych zagrożeń trwa w najlepsze. I tutaj nawet jest szansa na kontynuację tych wywyżek, tak technicznie rzecz biorąc. I tym optymistycznym akcentem kończę to wideo. No i cóż, pozostaje mi Was zaprosić na kolejne. Pozdrawiam, życzę dobrego weekendu. Do usłyszenia.